Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj przed nami gra Caveman Ninja, czyli jaskiniowiec ninja. Gra z 91 roku produkcji firmy Data East. Jak widzimy, fajna grafika jest. Myślę, że efekty dźwiękowe równie fajne, ciekawe. Gra oczywiście automatowa. Cóż więcej mogę powiedzieć? Czy trudna? Za chwilę pewnie się okaże. O, tutaj widzimy właśnie demko, jak grać, czym grać. Ja mam oczywiście pada, także trochę inaczej będzie to wyglądało, niż ma to miejsce na obrazku. A jak mi pójdzie, to zobaczymy. Na początek wrzucam 3 żetony. Raz, dwa, 3 kredyty. No i zaczynamy. O, proszę. No to lecimy. O! Tutaj wskoczymy sobie na to. Te punkty trzeba z tego, co widzę, zbierać. Ops. O, tu jakieś jajo jest, patrzcie. Jajo trzeba też chyba rozwalać. O, załatwił mnie. O. Ktoś te... rzucanie tymi, nie wiem, jak to się nazywa. To dosyć blisko jest, żeby to było troszeczkę dalej, to by było fajnie. A tak jest trochę, jak na mój gust, za blisko. O! O, 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 o! Dobra. Oj, walnął mnie w dynkę z tyłu. O kurde! Ale smok. Dobra, musimy uwolnić tą panienkę, która jest tam przywiązana na górze. A, chyba mnie to rozwaliło. Teraz ja smoka rozwaliłem. O, tu jajo jakieś jest, patrzcie. To jajo trzeba rozwalić chyba. Dobra. No nie! To jajo musimy rozwalić, słuchajcie. Z tego co wiem. Dobra, jajo rozwalone. Nie, no to i ten smok nie rozwala, patrzcie. A, on jeszcze ma ten ogon tak tutaj, dobra. O, w ten sposób, już wiem, o co chodzi. Tu trzeba uciekać, w momencie kiedy ten ogon wystawia, to trzeba... O, to że ja nie nadążam, nie nadążam. Co, koniec? No bez przesady. Coś szybko by ten koniec nastąpił. Dobra, lecimy jeszcze raz. No dawaj, dawaj. O, truskaweczka, ładnie. Dobra, ładnie. Ojej. Tu jakiś... dzieje ogniem. O! Kurczę. O, na górze jestem, patrzcie. Udało mi się na górę wskoczyć, dobra. Stąd będę miał chyba lepsze miejsce do atakowania tego smoka, czy tam cokolwiek by to nie było. O. Nie bój się! Damy radę. Chcę mu, jak paszczę otworzy, to najwięcej wrzucać do tej paszczy jego. O! Chyba ostatnie życie mi zostało, coś mi się wydaje.
I teraz dało się kontynuować. Ja chyba za szybko nacisnąłem strzał i to spowodowało, że anulowałem kontynuację. Dobra. Dobra, lecimy, lecimy, nie śpimy. Dobra. Ale jak ja uciekam, no muszę, kurczę, rzucać tym. To też nie jest za bardzo, że tak powiem, dobre. No nic. No patrzcie, nic mu nie, to nie robi? Rozwodzimy. Kurde. Dobra. Szkoda, że za każdym razem zaczynam od tej planszy od zera, bo gdyby nie to, to myślę, że o coś wziąłem. Nie wiem co. Kurczę, patrzcie, co się dzieje. To jest zadyma ostra. Nie mogę strzelać, tylko mam te. Na koniec. Dobra, lecimy sobie dalej. A, nie mam już tych monet. Dobra, weźmy sobie z 10 tych monet. Zobaczymy, dokąd mi się uda dojść. O! Czyli w zależności od tego, co wezmę tam, tym mogę rzucać, patrzcie, już wiem o co mam. Dobra. Stąd zaczniemy. Dobra. A, nie udało się to. Czekajcie, jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi? O! Rzucam jakimś ogniem. Może będzie to lepsze od tego, co miał poprzednio. O! Kurczę. Coś mi to nie za bardzo wychodzi. O, to może być dobrze. To są jakieś takie te... do rzucania. Bumerangi. O! Zmiażdżył mnie chyba. Zmiażdżył. Niedobrze. Niedobrze. Może się uda w końcu, słuchajcie? Spróbujemy na razie tym, co mam. Bo to chyba najbardziej na niego działa. Nie będę... Znaczy, to jajko mogę rozbić. W sumie tylko nie będę tego brał. Od tego jajka. Nie wiem, czy to coś da. Ale na razie... Bo widzę, że to w jakiś sposób chyba zadaje mu obrażenia. Ten ogon mi się nie podoba, kurczę. Bo ten ogon, słuchajcie... On mi przeszkadza wybitnie. No... Teraz mnie wgniot, jestem taki malutki. Zaraz mnie rozwali. No właśnie. Tak jak nie mówiłem. Kurczę, żeby w jakiś sposób był na niego, słuchajcie. Bo ja tu się trochę męczę, powiem wam. Bardzo mam koncepcję. O. No to nogą mnie za bardzo tutaj dziubię.
O, dałem radę. Patrzcie. I teraz uwolnimy panienkę. No proszę. Udało się. Udało się. No to lecimy dalej. Lecimy dalej, dobra. O kurde. I wodospad. O! Dobra. Uuu! Aniołek. Dobra, continue. O! Kurczę, tu jest ciężko, bo... Dobra. Tu zionie ognia. A czekajcie, co tu się stało? Wskoczył do tego strumyka. A nie, dobrze. Nie, może źle. A, bo tu są te... mięsożarne te... rośliny chyba, wiecie? Coś mi się tak wydaje. Aj. Muszę na to uważać chyba. Dobra. Ojej, tu znowu się nie udało. Dobra, czekajcie. Już chyba mam jakąś koncepcję na to. Gdzie niby starsze gry, kurczę, wydaje się, że powinny być proste, a wręcz banalne, no bo to dla dzieci w sumie, a to jednak wcale tak nie jest, jak widzicie na zamieszczanym obrazku. Trochę ciężko mówię zgrać, bo ja mam tego pada takiego, który jest nieprzystosowany. Tutaj dziwne są różne kombinacje. O, tu już jest koniec. Dobra. Dobra. A co to ze mną robi? Złapało mnie i pożarło? O, masz. Jak to z tym walczyć teraz? Dobra. Coś mi się nie podoba. O! Oj, niedobrze. Very niedobrze. Chciałem do tej paszczy wskoczyć, żeby tam rzucać te, ale coś mi to średnio wychodzi. O! Dobra. Może teraz. Dobra. Ładnie mi poszło teraz chyba. Rozwaliło mnie to. Złapało mnie już. No i co ja mogę zrobić teraz? No i po mnie. Dobra, dalej lecimy. O, czekajcie, o to weźmiemy sobie. Tyk. Nie no! Puść mnie! Już mnie pożarło. Dam radę to jakoś rozpierdzielić. Nie bardzo wiem, jak z tym wiecie walczyć. Hmm.
Właśnie tu chyba jest ten motyw, żeby po prostu w momencie, kiedy to paszczę otworzy, to żeby do tej paszczy... No nie wiem, jaka to jest koncepcja na to cudo. O właśnie, do tej paszczy, żebym ja nawrzucał tego czegoś. No i po mnie. Już nie bardzo ja zadaję widzę obrażenia temu, tej roślinie. No. Po mnie. Nie wiem, czy nie ostatnie. Ostatni żeton. O! Ciężko, ciężko, naprawdę mówię wam, ciężko. Wracajmy do stwora. No niestety. Koniec. Nie, jeszcze życie jedno. Dobra. Może tym razem się uda. No niestety. No ciężko to przejść, jak widać. Jak widać ciężko. I różnymi technikami próbuję. I nic mi z tego nie wychodzi. No. Czy się uda? Dobra, to na razie rozwalmy. No te małe roślinki łatwiej mi się rozwala. No niestety, nie udało się. Jeszcze mam żetona jakiegoś. Nie wiem, ile tych żetonów jeszcze zostało, czy to nie jest ostatni. Teraz to już po mnie. Złapało mnie. No i znowu mnie złapało. Nie, no bez przesady. No i niestety, żetony się skończyły, także nie wiem, czy coś ugrałem, czy będzie wpis, czy nie będzie wpisu, zaraz się okaże. No nie, no nie ma wpisu, patrzcie. No ciężko było, ciężko było. Jeżeli macie jakąś koncepcję, jak to przejść w tą planszę, to dajcie znać w komentarzach, bo ja nie wiem, można by tak było pewnie grać w nieskończoność i w tym samym miejscu pozostać. Jak macie jakieś pomysły, to dawajcie znać, a może ktoś z was już tą grę przeszedł i tutaj coś fajnego, ciekawego podpowie. Czekam na jakieś ciekawe informacje. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do następnej gry. Cześć!